Twoje śmieci, twoje pieniądze, twój wybór. Ogółem na liście zintegrowanych projektów planowanych do realizacji w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego znalazło się 14 przedsięwzięć, przy czym 13 skosztoryzowanych zostało w walucie europejskiej, a 1 w złotówkach. Ten ostatni to zakup 10 elektrycznych autobusów do obsługi systemu miejskiej komunikacji w mieście i gminie Suwałki. Wartość pojazdu przyjęta w projekcie to średnio 6 milionów złotych. Pozostałe pomysły mają łączną wartość obliczoną na blisko 39 milionów euro. Listę otwiera budowa Smart City i Smart Village poprzez wykorzystanie nowoczesnych technik cyfrowych do zarządzania miejskim obszarem funkcjonalnym. Jednym z celów tego projektu ma być poprawa dostępu do usług publicznych i przeciwdziałanie cyfrowemu wykluczeniu mieszkańców obu jednostek administracyjnych. Kolejne ważne cele to również poprawienie retencji wód opadowych w mieście, co jest od dawna bolączką wielu mieszkańców. Inne działania mają doprowadzić do tego, że wizytówką obu gmin będzie czyste środowisko i funkcjonalność przestrzeni. Jednym z takich pomysłów jest chociażby rezygnacja z jeszcze niedawno planowanej farmy fotowoltaicznej i umieszczenie paneli zawierających ogniwa na dachach budynków, m.in. na akwaparku. Oczywiście nie mogło w tych planach zabraknąć poprawy efektywności kształcenia, szczególnie zawodowego, bowiem oba samorządy dostrzegają uciążliwe niedobory należycie przygotowanych kadr mających z biegiem czasu zastąpić obecnie aktywnych zawodowo specjalistów. W planach są również działania na rzecz seniorów, ale też zauważono potrzebę tworzenia rodzinnych domów dziecka, które są alternatywą dla placówek działających w starym i niekoniecznie dobrym dla podopiecznych systemie. Do ważnych zadań zaliczono również potrzebę poprawienia jakości oferty kulturalnej. Tu drogi do sukcesu upatruje się w doposażaniu jednostek kultury. Ogromne 200-stronicowe opracowanie, które w szczegółach wylicza konkretne potrzeby i konkretne sposoby ich zaspokajania, jest dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Suwalskiego Ratusza. Nad strategią rozwoju ponadlokalnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Suwałk do 2030 roku po odbytych już konsultacjach społecznych pochylą się teraz radni miejscy. Stanie się to w najbliższą środę.